zwykle zdajemy sobie z tego sprawę, że zwykłe rzeczy, takie jak chociażby ocet, cytryna czy pasta do zębów, mają wiele zastosowań. Mało kto jednak zastanawia się nad możliwościami wykorzystania takiego przedmiotu jak prezerwatywa. Tymczasem okazuje się, że obok swojej podstawowej funkcji kondomy mają szereg innych ciekawych zastosowań. Przedstawiam Wam 10 zastosowań prezerwatywy, o których nie miałeś pojęcia. Zapraszam! Każdy z nas mocuje się od czasu do czasu z zatrzaśniętym słoikiem. Tymczasem wystarczy nałożyć na wieczko prezerwatywę. W ten sposób z łatwością odkręcimy słoik. Jeśli nagle okaże się, że potrzebujemy gumki recepturki, jednak pod ręką mamy co najwyżej prezerwatywę. Wystarczy pociąć ją poprzek nożyczkami. To zastosowanie prezerwatywy na pewno przyda się miłośnikom survivalu, bo jeśli akurat będą chcieli przetransportować trochę wody, na przykład z rzeki do kempingu, będą mogli użyć w tym celu prezerwatywy, w której zmieszczą się nawet 2 litry wody. Trzeba jednak pamiętać o tym, że kondomy są delikatne, dlatego chcąc użyć ich w taki sposób, warto połączyć je ze skarpetką, czyli najpierw umieścić prezerwatywę w skarpecie, a dopiero później nalewać do niej wody. Prezerwatywy możemy też z powodzeniem użyć, jeśli na przykład skręcimy kostkę i będziemy potrzebować zimnego okładu. Wystarczy nalać do niej zimnej wody i alkoholu w proporcji 3:1 i umieścić prezerwatywę w zamrażarce. Dzięki temu będziemy mogli przyłożyć do bolącego miejsca zimny i elastyczny okład. Do prezerwatywy wkładamy jedzenie, które chcemy podgrzać, na przykład kawałek steku. Następnie umieszczamy go w gorącej wodzie, pamiętając przy tym, żeby jej temperatura nie przekraczała 38 stopni, inaczej prezerwatywa może pęknąć. Warto traktować tę metodę jako awaryjną. Jeśli z jakichś przyczyn będzie nam niezbędna, możemy stworzyć ją z prezerwatywy i kartonowego kubeczka. Pierwszym krokiem jest wycięcie wieczka, drugim naciągnięcie na to miejsce prezerwatywy, ale w taki sposób, żeby zbiorniczek dalej zwisał. To właśnie tam wrzucamy naszą amunicję, a naciągając lateks strzelamy. To prawdopodobnie jedno z bardziej oczywistych zastosowań, którego raczej nie trzeba wyjaśniać. Komórkę możemy włożyć do kondoma, którego następnie zawiązujemy. Dzięki temu możemy nawet pływać z telefonem. Jeśli na skórze mamy ranę, która nie powinna mieć kontaktu z wodą, wystarczy, że na naklejony plaster naciągniemy prezerwatywę, z której uprzednio usuniemy jej zakończenie ze zbiorniczkiem. Nadmuchaną prezerwatywę przyczepiamy do żyłki z przynętą. Co prawda to rozwiązanie jest dość prowizoryczne, ale sporadycznym wędkarzom może się przydać. Obrałeś banana, jednak już nie masz na niego ochoty? Nie wyrzucaj go. Możesz naciągnąć na niego prezerwatywę, która pozwoli zachować owocowi świeżość. Kondomy są bardzo łatwopalne, więc nadają się idealnie pod rozpałkę. Wystarczy wypełnić ją na przykład mąką lub ryżem. Gdy przemaka but, ciężko o bardziej praktyczne rozwiązanie. Napój nie wypłynie ani nie wygazuje, a do tego nikt raczej nie będzie chciał się go napić pod Twoją nieobecność. Prezerwatywa zaskakująco skutecznie nabłyszcza buty.